Dzień dobry. Zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. 16. Ogólnopolskie Targi Edukacja 2014. Dobry wybór dzisiaj skutkuje w przyszłości. Spotkanie Śląskiej Kawiarni Naukowej. Giełda GeoExpo. Intel Extreme Masters ponownie w Katowicach. Budżet obywatelski. 10 milionów złotych podzielone na 22 dzielnice. Aktualne informacje na temat możliwości edukacyjnych w regionie, kraju i za granicą można było znaleźć na 16. Ogólnopolskich Targach Edukacja 2014. Bardzo ważna, uważam, impreza, w szczególności dla młodych osób, maturzystów przyszłych z tego roku. Impreza, która ma służyć przede wszystkim dokonania dobrych wyborów na przyszłość. Wybór tej pierwszej uczelni wyższej, która ukierunkuje młodego człowieka w odpowiednie tory naprowadzi, więc jest bardzo istotna w życiu, bo dobry wybór dzisiaj skutkuje w przyszłości efektywnym i zadowoleniem z tego, co się będzie wykonywało. Uczestnictwo w targach stwarza okazję do zapoznania się z aktualną ofertą oraz nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami uczelni. Zapraszamy do nas na studia na kierunku informatyka oraz grafika. W tym roku nowość, zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą, ponieważ mamy projektowanie gier i rzeczywistości wirtualnej. Mamy obecnie 59 kierunków, blisko 200 specjalności, w tym 6 w języku angielskim. Z takich, myślę, dosyć ciekawych i unikatowych w skali kraju to m.in. filologia angielska ze specjalnością z programem tłumaczeniowym językiem chińskim, z językiem japońskim, z językami Indii. Mamy świetną kadrę, zwłaszcza na kierunku zarządzanie. Naprawdę bardzo polecam. Teraz nowy kierunek otwarty to jest prawo. W Katowicach aktualnie studiuje około 80 tysięcy osób. Seriale o detektywach i ekspertach potrafiących zidentyfikować każdy ślad znaleziony na miejscu zbrodni biją rekordy popularności. Ile jest w nich prawdy, mogliśmy się przekonać w katowickim Rondzie Sztuki podczas spotkania z ekspertami. Profesorem Tadeuszem Widłą, specjalistą od fałszerstw obrazów i podpisów, kierownikiem Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Łukaszem Smackim, który opracował unikatową metodę identyfikacji odcisków czerwieni wargowej do celów kryminalistycznych. Spotkanie poprowadził znany popularyzator nauki, dziennikarz dr Tomasz Rożek. Na co dzień mają do czynienia z dowodami, z podejrzanymi, ze zbrodniami. Natomiast mam wrażenie, i o to chcę też dzisiaj zapytać, mam wrażenie, że oni przecierają szlaki. Oni próbują znaleźć kierunki, w których później mogą technicy laboratoryjni iść i policji pomagać. Zapytaliśmy ekspertów, czy sprzęt używany w serialach kryminalnych jest wykorzystywany w rzeczywistości. Ta technologia jest, takie banki danych są, tylko jedno i drugie kosztuje. Zarówno zakup tego sprzętu, wiemy coś o tym, bo sami taki sprzęt kupowaliśmy, a jeżeli chodzi o banki danych, to one funkcjonują na zasadach komercyjnych i zapewniam wszystkich, że nie we wszystkich sprawach policję amerykańską stać, żeby z takich usług korzystać. Natomiast to wszystko jest możliwe, o ile na to jest, jedno jest niemożliwe, żeby to było tak od ręki. Te metody jak najbardziej są stosowane, natomiast sposób, w jaki one są pokazane, mianowicie zaawansowana technologia, krótki czas analizy i tak dalej, te rzeczy nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Tak naprawdę ta analiza jest dużo bardziej żmudna i nie, podczas tej analizy nie są wykorzystywane aż tak bardzo komputery i nowoczesne narzędzia. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Śląska Kawiarnia Naukowa, które regularnie zaprasza cenionych ekspertów z interesujących dziedzin do katowickiego Ronda Sztuki. Pasjonaci modnej i unikatowej biżuterii czy kolekcjonerzy minerałów wybrali się na giełdę GeoExpo do Centrum Kultury Katowice. Na naszej giełdzie minerałów wyrobów wielkich skamieniałości można zobaczyć przeróżne okazy paleontologiczne. Oprócz tego można zakupić minerały z przeróżnych zakątków świata, również z Polski. Przede wszystkim główną atrakcją tutaj są wyroby rubilerskie. Na naszej imprezie przede wszystkim jest to biżuteria autorska. To są oryginalne projekty wykonywane często w pojedynczych egzemplarzach. Tutaj są minerały i skamieniałości z całego świata. Piękne ametysty z Brazylii, albity z turmalinami. Tutaj są skamieniałości, tam mamy dwa duże amonity, jeden po prawej, drugi po lewej. Kryształy górskie też
W większości tu Brazylia i Stany Zjednoczone. Teraz najbardziej noszą się przede wszystkim bransolety w stylu szambali, zapinane na sznurek, które promują wszystkie ogólnie teraz gwiazdy. Dużo się sprzedaje masy perłowej, jeszcze do tego agaty różnego rodzaju. No i wszystko to, co każdy człowiek tam ma jakieś swoje zainteresowania. Tak jak otaczamy się dziełami sztuki, równie dobrze możemy otoczyć się dziełami natury, które są bardzo urozmaicone. Każdy z kryształów jest właściwie inny. Kolekcjonerzy tworzą albo kolekcje tematyczne, albo zbierają po prostu interesujące okazy. No, sprawia to po prostu ludziom przyjemność, tak jak i każdy inny rodzaj zbieractwa. Jeśli ktoś nie zdążył na giełdę do Katowic, uspokajamy. 15 i 16 marca impreza zagości do Gliwic, do hali widowiskowo-sportowej Górnych Wałów. Szczegóły na www.geoexpo.eu. Najbardziej prestiżowy turniej gier komputerowych na świecie ponownie zawita do naszego miasta. Drugi raz w Katowicach Intel Extreme Masters, tym razem finały. Po sukcesie zeszłorocznej edycji organizatorzy postanowili przenieść z tradycyjnego miejsca finał tych rozgrywek właśnie do Katowic. Katowice zagoszczą wśród takich znanych miast jak Szanghaj, Nowy Jork czy Bangkok. W tym roku finał właśnie u nas. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni. W zeszłym roku ponad 5 milionów oglądało transmisję z rozgrywek na żywo w sieci. Kilkadziesiąt tysięcy w Spodku. Wielu z nich z bardzo dużą determinacją czekało, by wejść choć na chwilę do Spodka i zobaczyć, jak najlepsi gracze w kultowe dla wielu gry grają i zdobywają mistrzostwa. W tym roku pula nagród $250,000, zatem niebagatelna kwota. I to wszystko w Katowicach, także mamy przyjemność i szczęście mieć wspaniały Spodek, wspaniałą publiczność i wspaniałych ludzi, którzy organizacyjnie potrafią ogarnąć tak dużą imprezę i przekonać światowe koncerny do tego, by przenieść się właśnie tu do Katowic. Już niedługo mieszkańcy Katowic sami będą decydowali o niektórych inwestycjach w mieście. Wszystko za sprawą budżetu obywatelskiego. Na ostatniej sesji Rady Miasta radni zobowiązali prezydenta specjalną uchwałą do uruchomienia całej procedury wszczęcia postępowania czy takich konsultacji społecznych pod nazwą budżet obywatelski. Wskazali też kwotę, która w roku 2015 ma być w budżecie na to zarezerwowana. To 10 milionów złotych podzielone na 22 dzielnice. Od marca zeszłego roku przy prezydencie funkcjonuje taka rada doradcza, taki zespół doradczy składający się z urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych, radek jednostek i radnych miasta, który pracuje nad specjalnymi rozstrzygnięciami, w jaki sposób taki budżet partycypacyjny będzie w Katowicach przeprowadzony. Te prace są na ukończeniu i myślę, że na przełomie kwietnia i maja ruszymy z taką kampanią informacyjną, która będzie informować mieszkańców, co to jest budżet partycypacyjny, dlaczego warto się tym tematem zainteresować i jak zrealizować inwestycje, które zdaniem mieszkańców są najbardziej palące w dzielnicach. W tym roku będziemy też oczekiwać od mieszkańców wniosków do budżetu partycypacyjnego czy obywatelskiego, jak to woli, na rok 2015. Z zakwalifikowanych wniosków stworzymy listę dla każdej dzielnicy i mieszkańcy w takim bezpośrednim tygodniowym głosowaniu wybiorą to przedsięwzięcie, które ich zdaniem jest dzielnicy najbardziej potrzebne. Jest to taka inicjatywa, która ma zachęcić mieszkańców do współdecydowania o finansach miasta, a także kto inny jak nie sami mieszkańcy wiedzą, czego dzielnicom najbardziej brakuje. Z racji tego, że jest to 10 milionów, podejrzewamy, że będą to nieduże zadania inwestycyjne, może jakieś przedsięwzięcia kulturalne, które będą miały na celu zintegrowanie społeczności dzielnicy. Budżet obywatelski z sukcesem realizowany jest na Zachodzie. Od kilku lat jest bardzo popularny w niektórych miastach Polski. Czas na Katowice i jestem przekonany, że katowiczanie zainteresują się tym projektem i przedstawią wiele ciekawych inwestycji czy wiele ciekawych wniosków, które będą mogły być w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 roku zrealizowane. Teraz spójrzmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. Zapraszamy na Mistrzostwa Świata Gier Komputerowych Intel Extreme Masters. Polecamy pierwszy śląski plener fotograficzny. 15 marca GKS Katowice podejmie drużynę z Brzeska. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie comtv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!